każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas pozna jej smak, poszyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy z kolejną wizytą w Centrum Naukowo-Badawczym LADROP. Jesteśmy z doktorem Łukaszą Latałą. Dzień dobry. Oraz z Rafałem Pasoniem. Witam serdecznie wszystkich. Dziś materiał dotyczący sezonu lotowego. Materiał, który już na wcześniejszym filmie zapowiadaliśmy. Rozmawialiśmy, że przygotujecie program lotowy. Program lotowy, który w zasadzie opiera się też na tych produktach, na których jakby przepracowany był wcześniejszy okres do tej pory. Natomiast są też inne rzeczy, które w sezonie lotowym są gołębią potrzebne. Tak, tak jak obiecaliśmy, przygotowany jest program lotowy. Właściwie sam program lotowy stricte składa się z 6 produktów, które powinny być stosowane, czy dadzą największy efekt, jeśli będą właśnie stosowane w tym okresie. Natomiast dalsza część suplementacji to jest część, która była już wcześniej omawiana, można ją nazwać taką podstawą suplementacji, czyli podstawowe witaminy, które powinny być po prostu używane częściej. Jeśli chodzi natomiast o częściej i systematyczniej, w różnych okresach. Jeśli chodzi natomiast o program lotowy, to skupiamy się przede wszystkim na produktach, które poprawiają nam wydolność organizmu, które pomagają zregenerować mięśnie, które po prostu nastawione są na jak najlepszy efekt lotowy w tym okresie. Między innymi odbudowę też po locie. Tak. Więc w tym okresie mamy, tak jak mówiłem, 6 produktów. Produkty znane, wprowadzone w tamtym sezonie, ale nie na samym początku, tylko można powiedzieć pod koniec sezonu, to Intense Power. Jest to produkt białkowy, oparty o aminokwasy, który ma za zadanie regenerację mięśni, ich odbudowę, jak również utrzymanie wysokiej kondycji tego mięśnia. Następnym produktem jest Condition Power. No i to właśnie jest produkt, który ma budować w organizmie wydolność. Więc ten produkt składa się z żelaza, z witaminy B12 oraz witaminy C. I tutaj założenie w tym programie jest takie, że ten produkt powinien być stosowany systematycznie. To znaczy mamy w tym programie produkty, które powinny być używane systematycznie, cały czas, równomiernie oraz takie, które są bardziej uzależnione od samych lotów, czyli takie, które będziemy podawać przed lotami bądź zaraz po lotach oraz pakiet preparatów, które będą szły w tle. I całkowicie nowym produktem jest Fortiflex. Jest to produkt bardzo złożony, który składa się z 9 składników. Jest tam kolagen, chondroityna, glukozamina, są też witaminy, jest witamina D3, jest witamina C, jest imbir, który działa przeciwzapalnie. Ten produkt z kolei jest nastawiony na stawy. On ma za zadanie utrzymać w bardzo dobrej kondycji cały układ kostno-stawowy, zadbać o to, żeby stawy miały dobrze zbudowaną chrząstkę, żeby poziom mazi stawowej był odpowiedni, tak żeby stawy po prostu mogły pracować z większym obciążeniem podczas tego okresu. I te dwa produkty, czyli Condition Power i Fortiflex, to są produkty, które założyliśmy podawanie do karmy i one są stosowane przed okresem lotowym,
ale w całym okresie lotowym i tak naprawdę Fortiflex może być stosowany również po, jako regeneracja stawów, tak? Więc te dwa produkty to są ewidentne produkty, które są stosowane właśnie w tle, systematycznie. Zależy nam na tym, żeby utrzymać wysoki poziom tych składników. W przypadku Condition Power, który jest zbudowany właśnie z żelaza i witaminy B12, też nam zależy, żeby ta suplementacja tym preparatem nie wyglądała w ten sposób, że ona jest podawana tuż przed lotem, że ktoś chce zdążyć, żeby odrobić niedobory w szybkim tempie i podawać wysokie dawki. Chodzi o to, żeby dawki były średnie, nie najwyższe i żebyśmy zbudowali dość wcześnie wysoki poziom, który będzie po prostu zaczynał całą reakcję w organizmie, zwiększenie ilości czerwonych krwinek, zwiększenie ilości hemoglobiny po to, żeby zwiększać wydolność i w czasie sezonu, żeby nie podawać wysokich dawek również, tylko żeby cały czas utrzymywać dawki podtrzymujące, które nie będą dawały bezpośrednio efektu jakiegoś negatywnego na same ptaki, na same loty, tylko po prostu będą działały w tle. Kolejny produkt to są elektrolity i tutaj elektrolity to Hydrobalans i Termokontrol. Hydrobalans to są podstawowe elektrolity, które tutaj są ujęte w tym programie. One mogą być podawane troszeczkę przed lotem, na pewno powinny być podawane po locie. Termokontrol, bardzo złożony produkt, który ma i elektrolity oraz zioła, betainę. To również jest bardzo dobry preparat, który jest i elektrolitem i działa troszeczkę przeciwzapalnie, uspokajająco. I tutaj te mieszanki, czy można pomieszać jeden z drugim, czy po prostu podać wtedy, kiedy są dodatkowo wysokie upały, to jest troszeczkę uzależnione właśnie od temperatur, od lotów. No i oczywiście preparat ziołowy, znany już preparat, czyli Bronchomax. Preparat, który w tym programie niekoniecznie jego zadaniem jest leczenie i tutaj nie chodzi o to, żebyśmy podawali go jako interwencja ziołowa i żebyśmy robili kurację 5- czy 10-dniową. Tu chodzi o to, żeby on był podawany w czasie między lotami po to, żeby oczyścić układ oddechowy, żeby jeżeli coś tam zalega, żeby to łatwiej było wyrzucić z płuc, żeby jeżeli cokolwiek się zaczyna, jeżeli lot był, temperatury były niższe, lot był trudny, zaczyna się jakikolwiek proces zapalny w układzie oddechowym, no to jest to preparat, który tutaj ma za zadanie działanie profilaktyczne i poprawiające stan układu oddechowego. To jest pakiet właśnie 6 produktów, które no, postanowiliśmy z panem Rafałem połączyć w program. No i tak, jak ten program w sumie wygląda? Zaczynamy go troszeczkę wcześniej. Tak, musimy zacząć wcześniej, głównie ze względu na te dwa produkty, czyli ochrona stawów. Jest to coś nowego, nowy produkt. Ja, no ponieważ tego nie było, a kiedyś gdzieś w hodowli opierałem się na kolegenie, ale w wydaniu takim, powiedzmy, dla ludzi i takie jakąś mam praktykę z tym. No w sumie to jest pomysł, który urodził się w międzyczasie, prawda? No właśnie, no dokładnie tak. I uważam, że to będzie na pewno na plus, ale trzeba go wdrożyć właśnie wcześniej. I trzymać tak, jak żeśmy tutaj przyjęli przez cały ten okres lotów, żeby pomagać po prostu tym stawom. Lepiej funkcjonowały i to uważam jest na plus. A drugi produkt właśnie Condition, no tutaj akurat te dwa produkty w ubiegłym roku już powstały. Miałem przyjemność je testowania, chociaż ten pojawił się w połowie sezonu i tak naprawdę... Condition Power. Tak, a tu założenie właśnie jest, żeby zaczynać z tym wcześniej. Czyli 3 tygodnie właśnie przed lotami, ma za zadanie właśnie budowanie wytrzymałości u gołębi. Założyliśmy takie bezpieczne dawki po prostu. W dłuższym czasie uważam podawania tego przyniesie to lepszy efekt, lepiej popracować wcześniej na mniejszych dawkach i żeby to po prostu było
bezpieczne. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy czas, bo to jest właśnie dobry moment, żeby to rozpocząć i zależy nam, żeby ten program był, dawkowanie tego programu, żeby to było po prostu, żeby to były poziomy wyjściowe, tak? Żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że ktoś budzi się na samym początku, bądź już w pierwszych lotach, chce bardzo szybko uzupełnić niedobory, więc podaje wyższe dawki, co może niekoniecznie pozytywnie się odbić za każdym razem na samych gołębiach i na lotach. Dlatego właśnie ten okres taki przed typowym jeszcze okresem sezonu lotowego. To jest ten okres, kiedy gołębie właśnie jakby często po zimie nierozlatane wchodzą w ten, powiedzmy, cykl treningów i tutaj czy Fortiflex, czy Condition, no to właśnie mają za zadanie, żeby ani ten gołąb się, mówiąc kolokwialnie, nie zerwał, żeby skrzydła nie uszkodził. To znaczy Fortiflex nie będzie przeciwdziałał zrywaniu się ścięgien. Tak, tylko wspomaga. Może oczywiście utrzymać je troszeczkę lepszej kondycji, ale nie wiem, czy on bezpośrednio będzie działał w taki sposób, że tych zerwań będzie mniej, natomiast na pewno zdecydowanie szybciej będzie regenerował, dlatego że sam imbir nawet działa przeciwzapalnie. Kwas hialuronowy to są składniki, które po prostu będą szybciej goić, ale tu już rozmawialiśmy o tym, jak tego uniknąć, że po prostu ten start nie może być bardzo gwałtowny. No właśnie. Tak, no to właśnie, co kiedyś też na filmie wspominaliśmy, przekarmianie po prostu gołębi zimą, brak oblotów i później nagle robimy to tak w sposób drastyczny, to właśnie trzeba wchodzić tak jak z produktami, bardziej spokojnie, delikatnie i to przyniesie na pewno lepszy efekt w praktyce. Ja jeszcze wrócę właśnie do tych dwóch produktów, bo to też kiedyś wspominałem o tym, moja sugestia była taka właśnie, kiedy te dwa produkty miały powstać. Ponieważ ja w hodowli nie lubię takich produktów, które mają tak zwane uderzenie po podaniu. Wolę takie produkty, które są spokojne. I przy dobraniu odpowiedniej dawki, może to się przeciąga w czasie, ale efekt zdecydowanie jest lepszy. I tak naprawdę bardzo dobrze przetestowany produkt to jest to właśnie ten białkowy Intense Power, gdzie naprawdę bardzo dobrze działa na odbudowę mięśni. I znów z mojej praktyki i moim sposobie lotowania jest bardzo istotna odbudowa. I taka była sugestia, żeby powstał taki produkt, który pomoże dodatkowo oprócz podania dobrej karmy, bo są dwie szkoły, tak jak już mówiłem. Albo po locie daje się dobre karmy, wysokobiałkowe, albo słabe. Ja jestem zwolennikiem odbudowy gołębi od razu. I po wysiłku. I ten produkt bardzo dużo jakby wnosi. Pomaga oprócz karmy. Więc jest tak samo takim spokojnym, powiedzmy, produktem. Czyli jakby ten gołąb do siebie dochodzi w takim, powiedzmy, zrównoważonym rytmie, a nie, że powiedzmy za godzinę mamy go postawionego na nogi, a później on stopniowo w poniedziałek wygląda, we wtorek coraz gorzej. No i można powiedzieć, że to szybko to jest dobrze, ale to nie jest dobrze, bo my stuprocentową formę gołębi musimy z nią trafić na następny lot. Dokładnie. I nie może ona przyjść ani za wcześnie, ani za późno. Tu cała sztuka po prostu w tym. No właśnie. To też unikaliśmy w składzie jakichkolwiek stymulatorów, takich, które by po prostu działały pobudzająco na organizm. Tak? To chodzi o to, żeby nie oszukiwać organizmu, żeby on nie miał informacji, że ma więcej energii niż w rzeczywistości może wykorzystać, tylko żeby po prostu te preparaty budowały powoli i spokojnie wydolność tego organizmu. Tak jest, czyli jakby omówiliśmy sobie ten okres jeszcze przed sezonem lotowym. Teraz może przejdziemy już stricte do omawiania tego planu tygodniowego, czyli jak w tygodniu miałoby to wyglądać z założenia? No ja powiem szczerze, przysiadłem mocno do tego, żeby to zrobić dobrze. No nie ukrywam, że przelałem tu praktycznie całą swoją wiedzę,
i praktykę hodowlaną, bo trzeba było to wszystko no, troszkę podobierać, żeby no, wyszło dobrze, po prostu to ma wyjść dobrze. Wszystkie te produkty były testowane przeze mnie i każdy dzień po prostu rozpisałem, żeby no, nie tłumaczyć każdemu za każdym razem telefonicznie, uniknąć jakby takich no, dużej ilości rozmów. Myślę, że no, jak zawsze gdzieś podejście takie hodowcy każdego musi być. Jest zrobione to bardzo bezpiecznie, czyli to, co wspomnieliśmy wcześniej, te dawki. Każdy dzień, no tak jak mówię, rozpisany szczegółowo, naprawdę bardzo szczegółowo, zaczynając po prostu od poniedziałku, gdzie w całym tym programie właśnie wkomponowana jest ta suplementacja, która jest całoroczna i to jest tak zwana podstawa, taki elementarz, który musi być cały czas, AD3EC kalcium, B kompleks, no i generalnie regeneracja nerek i wątroby, gdzie te dwa produkty uważam są no, kluczowe. Kiedyś też wiadomo, no, różne gdzieś w hodowli się testowało, ale no, przyznam się szczerze, że gdzieś na początku nie do końca wierzyłem w nie, ale naprawdę robią robotę niesamowitą. I ja nie stosuję żadnych innych rzeczy. Wyleczyłem się z jakichś tam sedacholi i tak dalej, i tak dalej. To jest w zupełności wystarczające. No i powoli później budujemy właśnie tą formę do końca tygodnia poprzez no najpierw wiadomo budowa mięśni i po kolei suplementacja, regeneracja nerek, wątroby. Wiadomo, jeszcze tu dołożyłem swoje też rzeczy, bo ja też jestem zwolennikiem natury, więc też wielokrotnie o tym mówiłem. Warzywa u mnie cały czas też stosowane są, zawsze dostają gołębie w środy. Pyłek kwiatowy, też taki kompleks fajny. No i w zasadzie mamy tak cały ten tydzień załadowany, że tutaj to już nie za bardzo, choćby ktoś chciał coś dołożyć, to nie za bardzo jest miejsce. Znaczy, bo jest to program, który wydaje się optymalnym programem. On zakłada więcej produktów niż jest w programie lotowym, ale to jest właśnie to, o czym mówił Pan Rafał, czyli o tym, że jest pewna podstawowa suplementacja, która idzie troszeczkę poza konkursem, tak? Czyli te witaminy AD3C, kalcium, witaminy B kompleks, tak, tak. Ochrona wątroby, ochrona nerek. To są preparaty tak naprawdę, którzy no, wszyscy nasi klienci na pewno już je mają, więc nawet nie trzeba kupować tego wszystkiego. Tu nie chodzi o kupienie nie wiadomo jakiej ilości preparatów, tylko chodzi o preparaty na loty oraz systematyczne uzupełnianie suplementacji takiej podstawowej u gołębi. Czy ktoś chce to robić, czy nie? No, po prostu doświadczenie zarówno lekarskie, jak i hodowlane mówi, że powinno się uzupełniać, a no, oczywiście jest to indywidualna kwestia hodowcy, więc ktoś może wyciągnąć z tego programu część, a ktoś może zastosować cały program. W całości, tak. Jeszcze dopowiem tutaj właśnie koniec tygodnia, bo tu też jest jakby jedno picie w piątek termokontrol, czyli tymi elektrolitami. Ja generalnie w hodowli przed lotem w ogóle nie stosuję żadnych po prostu elektrolitów. I jeżeli by to miało być, to jest tylko jedno picie. I w zeszłym roku już delikatne takie właśnie wejścia z termokontrol robiłem. No na pewno to jest na plus, ale tak jak mówię, da się lecieć też bez tego. Bardziej stawiam u siebie na elektrolity po locie. Tak, no dlatego tutaj też jak czytam sobie program, to
W nawiasie jest zaznaczone, że tylko w przypadku upałów. Dokładnie, bo ja mam to wytestowane, że wyniki da się robić po prostu bez. I temperatury naprawdę były różne. Generalnie o co chodzi, że o ile ten produkt, ten czysty elektrolit, hydrobalans, uciekła mi nazwa, jest o tyle fajny, że nawet gdyby go chciał zastosować często, tak jak w większości hodowcy robią tutaj błędy, bo za dużo stosują elektrolitu. I efekt jest taki, że i właśnie to od produktu zależy. Albo ma efekt taki, że gołębie go chętnie piją, albo jest efekt odwrotny, że piją tej wody po prostu połowę mniej, a nieraz i jeszcze mniej. Czyli nie dopijają wody tyle, ile potrzeba. Ja jeden sezon już tak straciłem właśnie, gdzie była totalne przedawkowanie elektrolitami. Gołębie nie dopiły wody tyle, ile trzeba i katastrofa. Więc no, ale tutaj nie ma niechęci przy... Tutaj nie ma. Właśnie to chciałem zauważyć, że to jest o tyle fajny produkt, gdzie go bardzo dużo stosuje przy gołębiach młodych. Właśnie tu temat choroby młodych i adeno i tak dalej. Adeno i tutaj poimy je dosyć długo. I nie ma znaczenia, czy one go dostają w sobotę, czy w niedzielę. No u mnie to jest okres mniej więcej miesiąca, gdzie przerwy są bardzo małe. I efekt jest taki, jak trzeba. Także to jest na pewno na plus, że go chętnie piją. Hydrobalans jest po prostu... To jest czysty elektrolit. Tak, to są czyste elektrolity. Termokontrol ma również w składzie zioła. Zioła działają troszeczkę przeciwzapalnie, troszeczkę uspokajająco. Jest tam betaina, to jest bipolarny elektrolit. Także ten skład termokontrol jest troszeczkę inny. No to jest właśnie kwestia sprawdzenia i zobaczenia, który z preparatów jest skuteczny. Termokontrol jest stosowany przede wszystkim, jeżeli są upały. Jest możliwość również mieszania pół na pół, na przykład hydrobalansu z termokontrol. Wtedy mamy takie uzupełnienie składu i rozszerzenie tego składu. Także to też można sobie po prostu bądź połączyć, bądź spróbować. Ten program na razie jest takim optymalnym programem, więc od niego na pewno bym zaczynał. Jakieś modyfikacje można sobie wprowadzać już później, po kilku tygodniach na przykład stosowania takiego programu. Tak, no jakby to wszystko później determinuje przebieg sezonu lotowego, bo też często jest tak, że jakby ten tydzień albo się skraca, albo wydłuża, w zależności od tego, czy lot jest przełożony na poniedziałek, czy na piątek czasem. Dlatego tu ewentualnie wtedy może czasem na przykład jeden dzień wypaść z tygodnia. I ewentualnie gdyby taki dzień miał wypaść, to powiedzmy darowalibyście sobie na przykład całkowicie środę czy czwartek, czy ewentualnie na przykład zrobili to, co w czwartek powinno być, przełożyli jakby na te to ja tak dwa karmienia czy dwa pojenia. Powiem, jak ja to robię. Tu jest zawsze problem, bo no właśnie. To przesunięcie powoduje, że troszkę trzeba kombinować, ale trzeba obserwować, jakie są warunki pogodowe i co można wycofać, bo nie będzie konieczne w danym momencie na tej zasadzie. Czyli nie da się sztywno powiedzieć, że a tak zrobimy i wpiszemy to na kartce, bo inaczej będzie to wyglądało, nie wiem, w danym tygodniu jednym, gdzieś tam na początku sezonu, a inaczej może wyglądać na przykład na koniec sezonu. Więc no to już hodowca musi decydować, jaka jest potrzeba, czy na przykład były dwa loty ciężkie i jednak musimy postawić bardziej, jeszcze bardziej na odbudowę, czy na przykład ją odpuścić częściowo, tak? No tutaj już jest głowa hodowcy potrzebna do tego. To wszystko później trzeba czytać już umiejętnie. Tak. Ja też staraliśmy się ułożyć ten program w ten sposób, żeby część produktów była podawana do kary, także ona nie blokuje możliwości dodania w jakiś jeden dzień czegoś do wody. A preparaty podawane na karmę są podawane bardziej systematycznie, niecodziennie, więc na pewno gdzieś tam luki się pojawią, tak, ewentualnie żeby zrobić jakieś ruszady. Można do wody, tak. A zadam takie pytanie odnośnie lotów już takich maratonów. Ewentualnie właśnie kiedy te gołębie
powiedzmy są dwa dni w kabinie, co warto byłoby, a raczej w co warto byłoby je zabezpieczyć, jakby wkładając je na takie lot, kiedy one w kabinie spędzają? Ja myślę, że najważniejsza jest kondycja właśnie i siła. Żeby on nie spadł przez ten, tak, powiedzmy. Dokładnie. I te produkty, które wjeżdżamy z nim po prostu 3 tygodnie wcześniej, to on ma budować właśnie wytrzymałość u tych gołębi. I cały efekt ma przyjść na samym końcu, wtedy, kiedy loty przychodzą te najdłuższe. I według mnie jest to zrobione tak, no, bardzo bezpiecznie i rozsądnie. I jeżeli idzie dobre karmienie i cały czas utrzymujemy ten program, to tutaj ja bym bardzo się tym nie przejmował, że one siedzą tam trochę dłużej w karmieniu, bo to już mamy wypracowane. Nie jesteśmy na etapie początku sezonu, tylko to już jest końcówka sezonu i to już, to przygotowanie w całości już poszło, prawda? No jedynie o czym można pomyśleć, to jeżeli jest taka sytuacja i jest możliwość odwodnienia przez te dni, no to jest kwestia wcześniejszego zabezpieczenia po prostu, żeby one nie straciły dużo wody, tak? To jest kwestia podejścia, jeżeli będzie takie, ta wyższa temperatura, no to można o tym pomyśleć. Natomiast te rzeczywiście preparaty, które budują wydolność i kondycję, to nie są preparaty, które działają natychmiast, tylko to są preparaty, które podajemy właśnie systematycznie po to, żeby 2 dni nie zrobiły żadnej różnicy w organizmie. Tak, no bo zakładamy teoretycznie, że one w kabinie piją. Natomiast wiemy, jak to jest. Nie każdy gołąb też od razu umie i tak dalej. Chociaż w zasadzie na maratony już są gołębie takie starsze. Nie wszyscy przywiązują wagę do tego, żeby je tam częściej poić. No różnie to w oddziałach. Ale to już są tematy poboczne. Także jeśli chodzi o plan lotowy, to wygląda on w ten sposób. Także w zasadzie, tak jak pan powiedział, to jest te 6 produktów, które się składają jakby na ten plan lotowy, a pozostałe produkty to są te, które już wcześniej były w hodowli stosowane w tych ostatnich okresach. Tak jest. No, też mamy zawsze opakowania, te nowe preparaty w opakowaniach półlitrowych są. Te preparaty, które są już dłużej, są również w litrowych opakowaniach, więc to jest kwestia doboru, które się kupuje w mniejszych opakowaniach, a które po prostu wystarczają na dłużej właśnie po to, że mają być podawane jako podstawowy program, więc można po prostu kupić też większe opakowania. Ja jeszcze chciałbym dopowiedzieć taką ważną rzecz też od strony praktyki, bo też nie chciałbym, żeby był taki przekaz, że oczywiście przelewamy wiedzę. Uważam, że połączenie wiedzy takiej właśnie wyuczonej typowo lekarskiej z praktyką hodowlaną to naprawdę przynosi duże efekty. Natomiast nie chciałbym, żeby był taki przekaz, że w tym sporcie wygrywa się i osiąga się dobre wyniki tylko dzięki preparatom. Tak. Nie ma takiej po prostu możliwości. Myślę, że przede wszystkim pracą. Tak, ale to wszystko musi być w pewnych punktach poukładane. I powiem tak, że przez tyle lat, co udało mi się osiągnąć dobre wyniki, stawiałbym cały czas jako numer jeden to zdrowie. I nie ma takiej możliwości, żeby doprowadzić gołębie do szczytowej formy, jeżeli zdrowie nie będzie 100%. To preparaty nie pomogą. Nie ma takiej po prostu możliwości. Tak jak sama nazwa mówi, to jest suplementacja. Tak. I teraz jeżeli bym poustawiał to tak. Najpierw dobra karma, bo ona pomaga w lepszym trawieniu, przede wszystkim lepszym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Później kontrola zdrowia, a na końcu pomagamy dobrą suplementacją, mądrze oczywiście. Nie dużo, a dobre produkty. I wtedy na końcu dopiero jest taki efekt, jak potrzeba. Myślę, że 4. punkt to jest ta praca, bo trzeba ją wykonać. No, też właśnie zdecydowaliśmy się na wprowadzanie pewnych programów, które oddzielamy tutaj właśnie produkty, które są stricte pod dany okres, bardzo specyficzne i ukierunkowane, od takich, które działają właśnie prozdrowotnie,
oczyszczająco, czy podnoszą odporność organizmu. To jest właśnie, to nie jest praca, którą można wykonać w jeden moment, tylko to jest po prostu coś, co budujemy przez cały rok. Tą odporność i kondycję ptaków, nie tylko kondycję fizyczną, ale chodzi o zbudowanie bardzo dobrej kondycji zdrowotnej. I to wymaga czasu, dlatego te nasze programy są różne. Jedne są właśnie prozdrowotne, bo jest czas na to, lęgowe, które wszystkie te programy mają za zadanie budowanie również kondycji i odporności, ale kondycji zdrowotnej. Dokładnie. I to wymaga czasu i dlatego może się wydawać, że jeden program to jest jedna grupa produktów, drugi to następne produkty, ale tak naprawdę część produktów się powtarza. Część produktów jest ukierunkowana czysto prozdrowotnie, tak jak na przykład mamy tutaj preparat Bronchomax, który jest preparatem interwencyjnym, prozdrowotnym, ale jego zadaniem w okresie lotowym jest inne. To jest profilaktyka i niedopuszczanie do rozwoju jakiejkolwiek choroby z układu oddechowego. Natomiast w innym okresie służy on jako preparat interwencyjny, leczniczy, który leczy górne drogi oddechowe. Tak, no to wtedy powiedzmy w takim okresie jakby mamy też inną dynamikę sezonu, na zasadzie takiej, że mamy więcej czasu na to, żeby założyć Bronchomax podać przez 10 dni, a nie tylko dwa razy w tygodniu. Tak. Wtedy działanie jest inne. To znaczy działanie jest podobne, tak, ale skuteczność działania jest inna, prawda? Dokładnie. Bo mamy na to czas. Loty to już nie jest, dlatego chodzi o całościowe podejście. Okres lotowy to już nie jest czas, kiedy my będziemy chcieli leczyć te zwierzęta, czy te ptaki, czy gołębie, tylko chodzi o to, że staramy się, żeby one miały jak najlepszą kondycję zdrowotną i skupiamy się już na kondycji fizycznej, prawda? Ale zakładamy, że zrobiliśmy wszystko wcześniej, żeby one miały jak najwyższą odporność podczas lotu. Żeby się po prostu nie bawić w leczenie w czasie trwania lotów, bo wtedy cały program się właśnie rozpada, trzeba wchodzić nie daj Boże, z antybiotykami. No właśnie. Ale ten punkt jeszcze dodam właśnie tej takiej podstawowej suplementacji też właśnie jest potrzebny jako taka całoroczna opieka i wspomaganie, żeby tych antybiotyków po prostu Nie stosować. No, najlepiej by było w ogóle. No wiadomo, że w stadzie jest to trudne, ale żeby je stosować bardzo rzadko. Może tak. Z antybiotykami nie chodzi o to, żeby odrzucić je, tak, tylko chodzi o to, żeby nie dopuszczać do konieczności ich używania. Dokładnie. I to jest kluczowe. I na to trzeba po prostu wykonać pewną pracę. To jest czas, praca wykonana w tym kierunku w podnoszeniu odporności, a nie chodzi o to, żeby wchodzić z preparatami ziołowymi wtedy, kiedy już jest bardzo źle i zastanawiać się, czy używamy zioła, czy antybiotyki i myśleć nad tym, czy antybiotyki są tak samo skuteczne, czy zioła są tak samo skuteczne jak antybiotyki. Tak. One mają troszeczkę inne działanie, troszeczkę szersze działanie, ale powodują zdecydowanie mniej zmian takich problematycznych dla organizmu niż antybiotyki, dlatego po prostu zaczynaliśmy z tymi programami wcześniej i te wszystkie programy składają się na całość żywienia i przygotowania zwierząt. Tak jest. Zaznaczę tylko, że program, o którym rozmawialiśmy, jest też dostępny na waszej stronie. Hodowcy mogą sobie wejść i pobrać. On na pewno tu gdzieś w tle będzie się wyświetlał. Tak, program jest już przygotowany i dostępny. Nie ma w tym momencie jeszcze preparatu Fortiflex, ale on będzie dostępny pod koniec tygodnia, także myślę, że spokojnie od następnego tygodnia cały pakiet będzie dostępny już w sklepie. Tak jest. Także na samo zakończenie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzymy wszystkim hodowcom dobry lot. Dobry bardzo lot. Dobry wynik.